przywitać wszystkich Państwa do naszej niezwykłej klasy świątecznej, przygotowanej przez nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Ojców imienia Marii Skłodowskiej-Curie. Chcielibyśmy tym naszym występem umilić Państwa niezwykły dzień, ten, który już za chwilę będzie miał wszystkich dali. Życzymy wszystkim naszym kochanym uczniom, rodzicom, przyjaciołom naszej szkoły wszystkiego, co najlepsze na te święta i na ten nowy zbliżający się rok. Niech będzie lepszy od starego, a gorszy od następnego. Niech nam będzie coraz, coraz lepiej. Wspaniałych świąt i cudownego nowego roku życzą nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej Stoków imienia Marii Skłodowskiej-Curie. Wielkorządcą tymi wielkimi podążali wszyscy, aby się dać zapisać każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu w roku Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była grzewinką. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania, pobiła swego pierworodnego syna. Owinęła go w pieluszki, położyła w głowie, gdyż nie było na nim miejsca pasterza. W tej samej okolicy przebywali w połu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim przodem. Wtedy stanął przed nim przednik anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła. Także bardzo się przestraszyli. Rzekł do nich anioł, nie bójcie się. Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. I bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was, znajdziecie niemowlę, zwinięte w pieluszki leżące w grobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wierzyły Boga słowami. Chwała Bogu na wysokości, a na ziemi pokój ludziom, którym sobie przypowiadał. Gdy aniołowie odeszli od niego do nieba, pasterze mówili między sobą. Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Wdali się też pośpiesznie i znaleźli Maryję Józefa oraz leżące w grobie niemowlę. Gdy ich ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdziwili się tym, co mi pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.
a pasterze wrócili wielbiąc i wystawiając Boga za wszystko, co słyszeli i wiedzieli, jak mi to zostało przedtem powiedziane. Przez pustyni żar, jak najdalej.
Życzymy wszystkim wesołych świąt!